Przede wszystkim dzień dobry. Są wszyscy? Okej. To proszę o chwilę uwagi. Pierdolicie, że jakiś skurwiel nie chce kupić ziemi, że jakiejś dziwce nie podoba się to, co oferujecie. Porozmawiamy poważnie. Odstawcie kawę. Kawę piją tylko ludzie sukcesu. Sukcesu. Dobra wiadomość, już tu nie pracujecie. Złamacie tylko tydzień, by odzyskać swoje posady, począwszy od dzisiaj. Od dzisiaj wieczorem. O! O, 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 o. Już słuchacie. To dobrze. Bo dodaliśmy coś w współzawodnictwach, w transakcjach. Jak wiecie, pierwszą nagrodą jest Cadillac Eldorado. Chcecie zobaczyć drugą? Jest nią zestaw noży do steków. Trzecia nagroda, tracisz pracę. Jeżeli wam się nie uda, to jesteście głównowarci i wlatujecie z hukiem. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Ty. Zlecenia są do dupy? To wy jesteście do dupy. Pracuję w tym 15 lat. Chcesz wiedzieć, jak się nazywam? Pierdol się. Tak się nazywam. A wiesz dlaczego? Bo ty przyjechałaś tym Hyundai'em, a ja BMW za 80 tysięcy dolarów. Tak się nazywam. Nie przetrwasz w dżungli, nie dobijesz targi, to idź się poskarżyć żonie. Bo w tym życiu liczy się tylko jedno. Podpis na kontrakcie. 1, 2, 3. Jeden zawsze, 2 dobić, 3 targu. Zawsze dobić targu. A idea, atencja, interes, decyzja, akcja, atencja. Czy mam waszą atencję? Interes. Czy jesteście ciekawi tego interesu? Jasne kurwa, że tak, bo zawieracie umowę, a to wam na bruk. Decyzja. Podjęliście wreszcie decyzję na rękę Chrystusa? To działajcie! Akcja, działajcie! A idea! Myślicie, że manna spadnie wam z nieba? Jeżeli ktoś się do was zgłasza, to znaczy, że chce ubić interes. Oni tylko czekają, żeby dać wam swoje pieniądze. Weźmiecie je? Trzeba mieć jaja, żeby je wziąć. Trzeba mieć jaja, żeby je wziąć. W ubiegłym roku zarobiłem 950 tysięcy dolarów. A ty? No widzisz, koleżko, oto kim jestem. Ty jesteś nikim. Miły gość. Sram na to. Dobry ojciec. Sram na to. Idź do domu bawić bachory. Jeżeli ktoś się do was zgłasza, to znaczy, że chce ubić interes. Forsa leży na ulicy. Schylicie się, macie ją. Macie jutro spotkania, dobijcie tam. A nie to będziecie mi czyścić buty. I wiecie pierdoły, co będziecie mówić, siedząc przy barze za parę lat? Kiedyś byłem agentem. To trudny kawałek chleba. Życzyłbym wam powodzenia. Ale i tak nie wiedzielibyście, co z nim zrobić.